Witam ponownie, Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzień. Jest z nami pan doktor, pan profesor, przepraszam najmocniej, Jacek Reginia-Zacharski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie pana profesora. Przepraszam za pomyłkę. Panie redaktorze, miło mi bardzo, niezależnie od tytulatury, spotkanie z panem zawsze będzie przyjemnością. Bardzo mi miło, panie doktorze. Co ja mam dzisiaj jakiś ten... przed chwilą rozmawiałem z panem doktorem Kamińskim, może dlatego, ale sprawa ważna jest, bo o migracji zobaczmy krótki materiał. Eurokraci przekonują, że ich kolejna dyrektywa zatrzyma migrację wewnątrz wspólnoty. Powinna pomóc w ograniczaniu wtórnego przemieszczania się tych osób. Unijna dyrektywa 1346 weszła w życie już 14 maja bieżącego roku. Na jej mocy świadczenia socjalne dla nielegalnych migrantów mają być zrównane we wszystkich państwach członkowskich. To znaczy, że migranci, którzy trafią do Polski, będą mieli większe świadczenia niż Polacy. A to wszystko z naszych podatków. Jest to zachęta dla tych wszystkich migrantów, którzy w sposób nielegalny będą chcieli dostawać się do Europy, ponieważ oni, a zwłaszcza te grupy przemytnicze, doskonale będą to reklamowały. Pojawia się coraz więcej niepokojących informacji w sprawie nielegalnych migrantów. Portal Hojna24 dotarł do szokujących zdjęć. Widać na nich, jak niemieccy policjanci wwożą do Polski nielegalnych migrantów. Z relacji naszych świadków wynika, że to były osoby pochodzenia bliskowschodniego, tak wyglądały. Wypakowano tych ludzi, zostawiono ich, radiowóz odjeżdża. Strona rządowa przekonuje, że był to jednorazowy incydent. Już dzisiaj wiemy, że to nie był jedyny taki przypadek. Otrzymuję informacje od wielu mieszkańców Pomorza Zachodniego, również od osób, które zajmują się uchodźcami. Między innymi na przejściu granicznym w Rosówku miało dojść już dwukrotnie do podobnych sytuacji. W sieci pojawia się coraz więcej niepokojących nagrań dokumentujących napływ migrantów do Polski oraz ich agresywne zachowanie. W związku z tym radny przygranicznej gminy Dobra wysłał do pani wójt interpelację. Zapytałem, czy w momencie od czasu, kiedy objęła swoją funkcję, wpływało jakieś oficjalne zapytanie, czy to z Urzędu Wojewódzkiego, czy być może od jakichś innych instytucji, w sprawie czy pustostanów, czy też jakichś miejsc, które mogłyby być przeznaczone na miejsce ulokowania migrantów. I już podczas rozmowy telefonicznej otrzymałem potwierdzenie, że takowe zapytania były. To nie pierwsza tego typu sytuacja. Już wcześniej informowaliśmy o piśmie wojewody podlaskiego, który szukał kwater dla migrantów. W roku 2026 w życie wchodzi pakt migracyjny, na mocy którego państwa członkowskie mają uczestniczyć w obowiązkowej relokacji migrantów, bądź mają płacić kilkadziesiąt tysięcy euro za każdego nieprzyjętego przybysza. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. W związku z coraz nowszymi niepokojącymi informacjami politycy Zjednoczonej Prawicy rozpoczęli kontrole poselskie. Poseł Dariusz Matecki rozmawiał z niemieckimi policjantami, którzy wprost przyznali się do wysyłania migrantów do Polski. Przed udzieleniem odpowiedzi, co jest ważne, zadzwonili do swoich przełożonych, ci zadzwonili do Berlina, czy w ogóle mogą udzielić takiej odpowiedzi. I w trybie właściwie natychmiastowym udzielono im takiej zgody. Jaka była odpowiedź? Odpowiedź jest taka, że trwają pushbacki z Niemiec do Polski. W dniu wyborów parlamentarnych odbyło się ogólnopolskie referendum w sprawie przyjmowania migrantów. Donald Tusk i jego obóz polityczny wprost zniechęcał do udziału w nim. Z uwagi na te działania plebiscyt nie osiągnął 50% frekwencji i nie był wiążący. Polska w ten sposób straciła silny argument na arenie europejskiej. Paweł Błoch, Telewizja Republika. No właśnie, panie profesorze, opowiastka jest taka, że Donald się wściekł. Obawiam się, że nie doceniamy zaangażowania i poświęcenia emocjonalnego, zwłaszcza pana prezesa Rady Ministrów. Miał rozmawiać, sam napisał, że zaraz będę rozmawiał z kanclerzem Scholzem. W internecie zabrzmiało od śmiechu, że wezwie pana kanclerza na dywanik pan Donald Tusk, no ale się okazało, że rozmowy nie ma, a co więcej, strona niemiecka takiej rozmowy nie planuje. No, jeżeli chodzi o to wściekanie się, czy wściekliznę, czy jak zwał, tak zwał, to tak żartobliwie nawiążę do początku naszej rozmowy. Jestem doktorem od innych rzeczy, w związku z czym tu nie będę może się jakoś tam odnosił do
no tej skądinąd paskudnej, przenoszonej przez zwierzęta choroby. Sprawa natomiast no, oczywiście nie jest żartobliwa. Powiedziałbym tak, że od 13 grudnia, czyli od zaprzysiężenia rządu, w niektórych sektorach narasta zjawisko szumu informacyjnego, bo proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy skazani na tak naprawdę społeczne dociekanie dotyczące tego, czy przypadki się zdarzają. Już wiemy, że tak. Pytanie, czy są to przypadki, czy jest to początek fali. Tutaj jesteśmy skazani na spekulacje. Tak naprawdę nie mamy przecież żadnego stanowiska, oświadczenia. Ja już nie mówię o statystykach służb granicznych polskich, które by, no, z których społeczeństwo powzięłoby wiedzę na temat skali tych, no właśnie, je się nazywa pushbackami, ale tak prawdę powiedziawszy, też nie mamy żadnej informacji potwierdzalnej na temat tego, skąd ci ludzie, którzy zostali przywiezieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachodu. No, nie wiemy nic na temat ich historii. Tutaj się pojawiają jakieś tam oświadczenia czynników niemieckich, które rzeczywiście wskazywałyby na taką pushbackową naturę ich obecności tutaj, ale z drugiej strony... Znaczy tak też nie do końca, panie profesorze, bo policja niemiecka mówi, że jak ktoś ma nieuregulowany status pobytowy w Niemczech, no to jest wysyłany do Polski, no ale to równie dobrze oni mogli tam przyjechać skądkolwiek. W związku z czym taka, powiedzmy, takie szapo, taka czapa, że tak powiem, komunikacyjna, no, polega na tym, że używa się tego określenia pushbacki. Potem słyszymy, że właśnie ten fragment, czy powiedzmy tę konstrukcję, którą pan zacytował, ale też mamy komentowany przypadek rozmowy, czy pisma, ja już nie pamiętam teraz, jednego z takich właśnie delikwentów dostarczonych do Polski, który no, oświadczył, że w Polsce nigdy nie był, w związku z czym my tak naprawdę toniemy w pewnym szumie informacyjnym i jestem przekonany, że, bo nie jest to materia trudna do ogarnięcia, to nie jest materia trudna do opanowania, w związku z czym jestem przekonany, że ten szum informacyjny, on jest efektem świadomego działania. Wracając do tego, że pan premier się wściekł, czy no powiedzmy zezłościł się. No, przykro mi, jeżeli to rzeczywiście jakieś były tam skoki emocji, tylko oczywistym pytaniem jest, co z tego wynika. I no właśnie, panie profesorze, bo taka sytuacja wymaga realnego działania, poważnego działania, a nie reakcji emocjonalnych albo tworzenia szumu informacyjnego, bo przecież nie o to chodzi. Tu są potrzebne decyzje, no na przykład o wprowadzeniu lustrzanych kontroli na polskiej granicy, ale jakoś się nie spodziewam, że to nastąpi. Nie, no tak, ale to ja myślę, że tak sprowadźmy też do sprawy, czy powiedzmy potraktujmy sprawę w takiej bezpośredniej reakcji, bo ja rozumiem, że na opinii publicznej mogło to zrobić jakieś tam wrażenie, niezależnie od tego, czy ten telefon miał miejsce, czy nie miał, czy go nie było. Donald Tusk dziś jeszcze będzie dzwonił do Olafa Scholza. No dobrze, tylko że istota polega na tym, że to nie jest kwestia zadzwonienia. Oczywiście jest to kanał komunikacyjny w polityce bardzo istotny. Natomiast według mnie kwalifikuje się to do uruchomienia bardzo twardego postępowania i sięgnięcia po no, dosyć twarde, powiedziałbym, środki dyplomatyczne. Ja nie słyszałem nic o tym, ażeby na przykład ambasador Republiki Federalnej Niemiec został poproszony o konsultacje chociażby w MSZ-cie. Nic takiego nie miało miejsca, w związku z czym telefon, no oczywiście on brzmi medialnie fajnie, natomiast no to nie są takie środki. Tym bardziej, że jak wynika z materiału, ja oczywiście nie potrafię tego zweryfikować, ale oczywiście ufam tym komunikatom, nie jest to zjawisko jednostkowe. Zresztą spróbujmy sobie wyobrazić jeden patrol policyjny, niemiecki, który przez przypadek miał w samochodzie migrantów i przez przypadek zabłądził do Polski,
Polski i w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach wysadził. No, oczywiście jest to absolutnie niewiarygodne, w związku z czym albo jest to początek, albo środek. Tutaj wracamy do tego szumu informacyjnego, a właściwie braku informacji. Nie wiemy, która to jest, że tak powiem, faza czy etap tego typu działań. Natomiast niewątpliwie nie jest to przypadek jakiś tam jednostkowy czy wyrwany z zupełnie takich standardowych zachowań służb niemieckich. To jest po prostu nieprawdopodobne. To jest coś, co miało nie ujrzeć światła dziennego, a ujrzało światło dzienne i teraz no, w tym odruchu społecznym mamy jakąś tam akcję. Wydaje mi się, że to jest początek pewnej akcji dokumentowania stanu rzeczy wbrew, a właściwie równolegle do, no chciałbym powiedzieć działań, ale no niestety muszę powiedzieć braku działań informacyjnych czynników polskich, czynników rządowych. Panie profesorze, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, no ale takie oświadczenie Urzędu Kanclerskiego, że w ogóle się nie planuje rozmowy na ten temat z polskim premierem, no jest dla Donalda Tuska upokarzające, a przecież to jest wychowanek, no czyli no niemiecki wychowanek. Dlaczego Niemcy tak postępują? Bo jest jeszcze inne wydarzenie, Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, no zupełnie pominął propozycję, którą miał złożyć, wysunięcia pana Andrzeja Halickiego na wiceprzewodniczącego tego ugrupowania, tej rodziny politycznej europejskiej. No, Donald Tusk mówił, że nikt mnie w Europie nie ogra, a media w Polsce przedstawiają Donalda Tuska niemalże jako Franka Underwooda europejskiej, czy w ogóle światowej polityki. Tymczasem jaki jest jego realny wpływ na bieg zdarzeń? No tutaj sobie pozwolę na złośliwość pewną. Rzeczywiście być może z tych dwóch przypadków, rzeczywiście być może premiera Tuska nikt w Europie nie ogra, bo nikt z nim nie chce grać, w związku z czym jeżeli no nie wpuszczają cię na boisko, no to trudno, żeby ktoś cię ograł, prawda? No ale to przekąs i złośliwość. Ja myślę, że odpowiedź będzie nie wprost, proszę wybaczyć, ale zakładam, że ona będzie najbliższa prawdy. Polityka to nie jest gra w lubienie albo nielubienie, w sympatię. To są oczywiście jakieś tam istotne, znaczy istotne, liczące się elementy, ale one są trzecio, czwarto planowe. Podstawową kategorią w polityce są interesy i niezależnie od tego, być może ja zakładam, że nawet część polityków niemieckich, niewykluczone, że Donalda Tuska prywatnie lubi, natomiast ich praca polega na reprezentowaniu i realizacji niemieckich interesów, które są takie, jakie są. Tak naprawdę na tych dwóch przykładach, które pan przywołał, można by powiedzieć, że tak naprawdę reakcja strony niemieckiej w kwestiach istotnych, ona jest w rzeczy samej identyczna jak w stosunku do poprzedniego rządu, tylko być może, znaczy powiedzmy w efekcie, dlatego że ja niedawno chyba w państwa stacji rozmawiałem na temat kwestii reparacji czy odszkodowań, czy reakcji niemieckiej na raport i noty reparacyjne i one też rzeczywiście Niemcy przeczekiwali tak długo jak mogli, a nawet przekraczali te terminy, a odpowiedź była taka, no właściwie my ją znamy z klimatów Stanisława Barei, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi. To znaczy uznajemy, że sprawy nie ma, a dalej to wy się z tym męczcie. No tutaj ta odpowiedź również, czy te dwie odpowiedzi również noszą znamiona właśnie takiego stanowiska. Tematu nie ma, no i już po prostu. Dlatego powtórzę, polityka to nie jest gra w lubienie, nielubienie, tylko przede wszystkim w realizację własnych interesów. I Niemcy potrafią to robić i robią to niekiedy brutalnie. No ale Donald Tusk jakoś im pewnie jest potrzebny. Na przykład ostatnio stuknął obcasami i zgłosił kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Czyli no, próbuje jednak grać w tej niemieckiej, z tą niemiecką koszulką, w tej niemieckiej koszulce na piersiach. No, skoro wszedłem w te takie, może nie podkreślanie, ale dostrzeganie różnic
między atmosferami właściwie politycznymi czy wokół polityki w czasie poprzednich rządów i w czasie obecnych rządów. No tutaj mamy dwie różne reakcje, dlatego że jeżeli rząd na przykład niemiecki, czy tam powiedzmy asertywny w stosunku do oczekiwań polskich, wypuszczał taki komunikat, poprzednia ekipa no nie udawała, że się cieszy, tylko wyrażała swoje brak satysfakcji w związku ze stanowiskiem asertywnego partnera i zapowiadała dalsze kroki. Natomiast teraz raczej to jest w ten sposób, że no niech będzie dyplomatycznie czy politycznie dostaje się po łapach. Ktoś tam grozi z drugiej strony palcem, a my się cieszymy, że ktoś w ogóle zareagował, niezależnie od tego, w jaki sposób, na polskie akcje, no niech będzie polityczne czy dyplomatyczne. To taka uwaga się, niezależnie od tego, czy ona jest merytoryczna i naukowa, ale ona się przynajmniej mi narzuca w sposób taki bardzo bezpośredni. To są dwa różne style rządzenia, ale one też wynikają z zupełnie innego rozłożenia akcentów, z zupełnie innych priorytetów. Ja bym powiedział, że z innego podejścia do podmiotowości jako pewnej cechy i władzy, i państwa. Bardzo ciekawa puenta, panie profesorze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Kłaniam się, panie profesorze. Dziękuję bardzo. A państwa zapraszam na flash informacyjny Republika Teraz.